Zniszczone ponad 100 metrów barier energochłonnych i ogromne korki na Autostradzie 4 w kierunku Wrocławia. To efekt wypadku z udziałem samochodu ciężarowego, do jakiego doszło nad ranem na wysokości Katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego. Na miejscu był Paweł Jędrusik. Do zdarzenia doszło przed godziną czwartą rano kierujący samochodem ciężarowym z naczepą, na której przewoził ciągnik rolniczy, jechał w kierunku Krakowa. Najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Siła uderzenia była tak duża, że ciężarówka zatrzymała się dopiero na przeciwległej jezdni, na pasie w kierunku Wrocławia. W momencie przyjazdu naszych zastępów na miejsce zdarzenia działania prowadził już Zespół Ratownictwa Medycznego, udzielając pomocy medycznej osobom poszkodowanym w tym zdarzeniu. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zatrzymaniu czasowym ruchu na autostradzie A4. Oraz usunięciu pozostałości barier energochłonnych oraz płynów eksploatacyjnych wyciekłych z tego pojazdu. Działania zostały zakończone przed godziną 6 nad ranem. W wyniku tego zdarzenia kierujący doznał obrażeń, musiał być hospitalizowany, został przewieziony do jednego z katowickich szpitali. Na chwilę obecną obrażenia te nie wskazują na stan zagrożenia życia, natomiast musiał być hospitalizowany. W tym pojeździe ciężarowym jeszcze był pasażer, jednak na chwilę obecną nie uskarża się on na żadne dolegliwości, więc w jego przypadku hospitalizacja nie była wymagana. Służby porządkowe miały dużo pracy nie tylko z płynami eksploatacyjnymi, które wyciekły. Bariera energochłonna, w którą uderzył samochód ciężarowy, rozpadła się na wiele elementów, które trzeba było pozbierać z drogi. Odcinek autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości AWF został odblokowany dopiero około południa.